Państwu. Jesteśmy w szkole numer 10 imienia polskich olimpijczyków. Szkole, która odniosła ostatnio wspaniałe sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Szkoła, która specjalizuje się w sporcie, która jest znana z osiągnięć sportowych, jest od tej pory również znana z osiągnięć. Dobrze, witam serdecznie. Jest mi ogromnie miło i przyjemnie przedstawić laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Mam również przyjemność przedstawić nauczycieli, którzy pracowali. Trzeba chodzić w soboty na kółka i później na różne treningi i pracować. Na pewno bardzo cieszę, ponieważ to była bardzo ciężka praca, która potem zaowocowała. Było tam kilka takich trudnych pytań podchwytliwych. Były też takie proste, których no, można było się spodziewać. To bardziej wszyscy byli skupieni na tym teście i chcieli go napisać jak najlepiej. Było to trudne, bo jakoś moja chęć była, ale ciężko było ją okazać, bo zawsze coś wypadało, czy jakieś spotkanie, czy coś, ale się postarałem i dałem radę. Mi się wydaje, że szczęścia w tym było całkiem dużo, ale moje umiejętności też się trochę przyczyniły. Tak naprawdę to jest praca 3 lat, bo organizujemy konkursy już dla klas czwartych, szkolne. Wysyłamy dzieci na kangura. Pracujemy na kółkach i to jest 4., 5., 6. I dopiero w 6. klasie tak naprawdę mamy efekt tej pracy. No, w tym roku nam się naprawdę udało. Ale to mówię, to jest bardzo ciężka praca, szczególnie dzieci, bo to są wszystko sportowcy. Więc kółka za zgodą rodziców musieliśmy robić w soboty. Całe ferie też musieliśmy przychodzić, bo w tygodniu nie ma możliwości. Bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować oczywiście Wam, kochani uczniowie, przede wszystkim Waszym pedagogom, ale również nieobecnym tutaj rodzicom, bo tylko ścisła współpraca, uzupełnianie się i wspomaganie, motywowanie nauczycieli i rodziców przynosi sukces i my jesteśmy dowodem na to, że przy dobrej, doskonałej współpracy ten sukces jest możliwy. Nie tylko w nauce, ale również w sporcie.